Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku ferii 50 słów, które musisz znać zarządzając projektami. To seria stworzona dla tych wszystkich, którzy chcą szybko dowiedzieć się o co chodzi w zarządzaniu projektami i móc z tej wiedzy skorzystać. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie znany i lubiany, przez których niezbyt lubiany, PM Bok. Serdecznie zapraszam. Nazywam się Mariusz Kapusta. Od ponad 20 lat pomagam rozwiązywać problemy w projektach, szkoląc zarządzania projektami, wdrażając podejście projektowe tam, gdzie to jest potrzebne, a na tym kanale dzielę się wiedzą zarządzania projektami, więc jeżeli interesuje Cię ten temat, zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli podoba Ci się ten odcinek, podoba Ci się to, co mówię, dowiesz się czegoś nowego, daj łapkę w górę. A teraz przechodzimy do bohatera naszego odcinka, PM Boka. Co to jest i gdzie się przydaje w ogóle? PM Bok Guide to księga, która ma niemal 1000 stron. Niektórzy ją lubią, niektórzy nienawidzą, niektórzy nie wiedzą jak to podejść, niektórzy wymiękli, gdy próbowali ją przeczytać. Natomiast tam, wśród tych stron, kryje się subtelne piękno i nie ironizuję. PM Bok jest naprawdę świetnym źródłem, który pokazuje, w jaki sposób można robić projekty, jaki jest standard i czego się trzymać, żeby projekty kończyły się sukcesem. Trudno jest przeczytać PM Boka, bo to nie jest księga do czytania. Idea polega na tym, że dzięki PM Bokowi jesteś w stanie zrozumieć złożoność i zależności pomiędzy projektami i znając go jesteś w stanie dobrać sobie do swojej pracy projektowej to, czego w tym momencie potrzebujesz. Czym jest PM Bok, tak żebyśmy ustalili definicję? PM Bok, czyli Project Management Body of Knowledge, to standard zarządzania projektami. Zbiera najlepsze praktyki projektowe i wprowadza wspólne słownictwo wśród kierowników projektów. Został przygotowany przez Project Management Institute. PM Bok Guide opisuje standard zarządzania projektami. Czyli tak jak to już mówiłem, opisuje co masz robić, a nie w jaki sposób masz robić. I bardzo dobrze korzysta się z niego jako checklistę. Jeżeli znasz już PM Boka, potrafisz się w nim odnaleźć i zastanawiasz się, czego brakuje w Twoim projekcie, otwierasz go i wprawdasz, trzeba wiedzieć, co wprawdać, listę rzeczy, o które musisz zadbać. To nie jest książka do czytania. To jest ważne, że to nie jest książka do czytania. To nie jest coś, co przeczytasz i zrozumiesz. Bardzo ciężko jest przejść PM Boka bez jakiegoś kursu albo bez odpowiedniego wsparcia. Sorry, nie żartuję, tak jest. Gdy ja zdobywałem mój certyfikat PMP, do którego znajomość PM Boka była wymagana, korzystałem z kursu online'owego akurat i robienia testów. Natomiast dzięki temu to jest coś, co ze mną idzie przez lata i uważam, że jeżeli pracujesz w projektach, chcesz się rozwijać, to PMP i poznanie PM Boka jest jednym z naturalnych kroków, natomiast na pewno nie pierwszym. Zdecydowanie nie pierwszym, bo jeżeli zaczniesz od tego, możesz się rozczarować i możesz się zgubić. Mniej więcej co 3 lata pojawia się nowa wersja PM Boka. Ulepszona, poprawiana, pojawiają się nowe tematy. W ostatniej wersji, która się pojawiła, bardzo dodano duży element związany z Agile, czyli z innym podejściem. Moim osobistym zdaniem za dużo, jest to błąd. PM Bok był od zawsze zwinny. Od zawsze potrafił dać Ci narzędzia, dzięki którym możesz coś dowieść i wdrożyć. Dlatego uważam, że skierowanie się za bardzo w kierunku zwinności zabija tego ducha PM Boka, który tam był. Sensownego podejścia do projektów. I co ważne, to PM Bok często kojarzy się z takim podejściem tradycyjnym, poukładanym, nie wiadomo jak to ugryźć, takie wielkie kloty, powolna kobyła. To nieprawda. Zwinne podejście, iteracyjne podejście w PM Boku było od lat. Co warto zapamiętać z tego odcinka? PM Bok Guide opisuje standard zarządzania projektami. Standard mówi Ci, co robić, a nie narzuca, jak robić. Mniej więcej co 3 lata pojawia się nowa, ulepszona wersja PM Boka. Nie jest to książka do przeczytania. Najlepiej korzystać z niego jako listy kontrolnej tego, czy prowadzisz dobrze projekt. Jeżeli się zastanawiasz, jak podejść do projektów i jak funkcjonować, to tak jak mówiłem, PM Bok nie jest lekturą na start. Generalnie nie jest lekturą do tego, żeby nauczyć się zarządzać projektami, bardziej usystematyzować wiedzę, którą już masz. A jeżeli nie chcesz czytać 977 stron, bo teraz tyle ma ostatnia wersja, to chciałem Cię zaprosić na szkolenie, do którego link znajdziesz w opisie do tego wideo. Fundament do zarządzania projektami. Moją ideą było to, gdy poznałem PM Boka, nauczenie jego wszystkich. Tylko okazywało się, że ludzie nie za bardzo chcą
czytać kilkaset stron, żeby móc zarządzać projektami, co więcej, nie jest to do końca potrzebne. Więc szukałem jakiegoś prostego sposobu, żeby ludziom pokazać, jak można zacząć zarządzać projektami bez długotrwałego szkolenia się i poznawania wszystkich fundamentów. I tak powstało 12 pytań i flagowe szkolenie Fundament Zarządzania Projektami, na którym pokażę Ci, w jaki sposób zacząć projekty, jak korzystać z najczęściej używanych narzędzi, które poprowadzą Cię przez całość, a jednocześnie wszystko to będzie zgodne z tym, czego uczy PMBOK, czyli z dobrymi praktykami, poukładanymi działaniami, a jednocześnie praktycznym, prostym i skutecznym podejściem. Jeżeli szukasz takiego szkolenia, chciałbyś przeszkolić swój zespół w wersji zdalnej albo w wersji na żywo, to serdecznie zapraszam, kliknij w link i do zobaczenia na szkoleniu.